Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum. I dzisiaj jest sobota, wieczór i bardzo mi się nie chce nagrywać, ale niestety trzeba, bo trzeba zachować harmonogram film co dwa dni i nie ma wyboru, no pff. To jest dopiero ciężka praca, pff. A nie te całe pielęgniarki i policjanci narzekają tylko. Mam nadzieję, że zostanę zjechany w komentarzach za ten tekst, bo zasługuję na to, tak. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy nowy odcinek programu Szkoła. A konkretnie obiecany przeze mnie odcinek szkoły o hakerach. Więc wiecie, dajcie łapkę w górę i subskrypcję, no nie? By było bardzo fajnie, no by mortadelko, żuwik, żuwik. No i co, oglądajmy. Zapraszam. W licealnej klasie 3D trwa lekcja informatyki z surową nauczycielką Kariną Kłosek. Pani Karina Kłosek, the one that got away. Uczniowie są załamani, bo jutro mają bardzo trudny sprawdzian. Chcą przełożyć go na inny termin. Kuba Zambrowski, który dobrze zna się na komputerach, nie myśli o klasówce, ale o nowym tablecie, o którym marzy, ale nie ma pieniędzy, by go kupić. I teraz, kochani, napiszcie mi w komentarzach, który z tych dwóch chłopców jest tym informatykiem? Czy chłopak po prawej, który jest znany z tego, że ma... bliznę ma i całkiem jest przystojny? Czy może chłopak po lewej, który ma delikatną nadwagę, nosi wojskową kurtkę, ma okulary i długie włosy? Kto według was jest bardziej stereotypowym informatykiem? Napiszcie w komentarzach. Odpuszczę wam. Proszę, abyście to docenili. A pani profesor, moglibyśmy przełożyć ten sprawdzian na przyszły tydzień? Tak, sprawdzian zapowiadany od 2 tygodni, chcecie przełożyć? Nie, no mieliśmy naprawdę dużo nauki, a materiał jest, no, trudny. A wiecie co? Niech wam będzie. Przełóżmy. Ja tak czy siak, gdy sprawdzam te sprawdziany, to sobie popijam winko, oglądam coś w telewizorku, a te sprawdziany tak przy okazji, tak przypadkowo, tej osobie dam 5, tej 1, a tej to może nie klasyfikowanie, bo czemu by nie? Trudne to jest całe życie, kochana. A wy jesteście w 3. klasie liceum, pora dorosnąć. Ja jeszcze nie skończyłam. Lepiej przyłóżcie się do nauki, bo sprawdzian będzie bardzo trudny. Do widzenia. I teraz, dzieciaki, odpalacie YouTube i na YouTube odpalacie kanał La Cardum, jakąś randomową jego playlistę, którą sobie wybierzecie, jak wolicie. Na przykład playlistę Szkoła, odpalacie, wychodzicie z pokoju i ta playlista leci sobie przez cały miesiąc wraz ze wszystkimi reklamami. To jest wasza praca domowa. Uczniowie są przygnębieni, że nie udało im się przełożyć testu. Wiedzą, że Karina Kłosek, tak jak obiecywała, przygotuje dla nich bardzo trudne zadania. Wejdę na Wajsy. Też bym poszedł, ale ona nie odpuści wagarowania. Tej pały. No co ja mam zrobić? Nie wiem. Ja się nie boję, ogarniam temat. Świetnie. Ogarniasz? Ty jesteś mega hakerem. No właśnie. Ech. Może chciałbyś nam pomóc, co? Wow, chwila! Gruby chłopak z długimi włosami nie jest hakerem, tylko ten przystojny chłopak z blizną nim jest? No, mnie to zaskoczyli! Impossible. Ja się dosłownie chciałem już czepiać, że szkoła idzie stereotypami, że każdy haker informatyk to gruby musi być i mieć długie włosy. A to proszę, przystojny kupuś jest nim. Wiesz co, ale nie udzielam korupcji. Ale mi wcale nie o to chodzi. Może wkradłbyś się na maila Kłosek i wykradł ten sprawdzian, co ty? Właśnie, ona wszystko trzyma na mailu. Popieprzyło was, nie, nie będę ryzykował dla tych pierwszych. Ale nie bądź egoistą chociaż raz, zrób coś dla klasy. Kuba, ale co to jest dla ciebie? 2 minuty roboty, a my wszyscy będziemy mieli 5 z egzaminu, no nie? Jak wszyscy doskonale wiemy, każdy haker, ale absolutnie każdy haker potrafi się w 5 minut aż do Pentagonu włamać. Więc jakiś tam mail pani nauczycielki, to nic nie jest, daj spokój! Ja słyszałem, że specjaliści IT pracujący w korporacjach podczas rekrutacji do tej pracy mają właśnie takie zadanie, że w poniżej 5 minut muszą się do Pentagonu włamać i odpalić kody nuklearne. Nie, spadaj. A jak ci zapłacimy? No nie wiem. Daniel, miałbyś na tego tabletę. Kuba, wykradnij te odpowiedzi, to pokażę ci moje stopy, jak tak bardzo o to prosiłeś. Dobra, ale ma być 1200 zł, nie mniej. Trochę dużo. No trochę dużo, ale wiesz, sprawa jest ryzykowna. To kosztuje. Dobra, zrobimy zbiórkę w kasie. Ty na serio myślisz, że uda się tyle zebrać? No pewnie, przecież wszyscy chcą dostać 5. Chodźcie, opowiadamy to z klasą, chodźcie. Przepraszam, ale tak strasznie bawi mnie myśl o tym, że cała klasa się zrzuci i zamiast, nie wiem, pojechać sobie na jakąś fajną wycieczkę dwudniową, to wszyscy zapłacą Kubie, żeby ten wykradł odpowiedzi do egzaminu. Tak ty zgłupia, mogę się pouczyć i na jakąś fajną wycieczkę pojechać, nie wiem, do Ciechocinka. Włamię się na pocztę Kłosek i wykradnę ten arkusz. Każdy da po 40 zł, bo wszyscy się boją Kłosek i tego sprawdzianu. Potwierdzam, ja też się bardzo boję pani Kłosek, ale jednocześnie jest w tym coś takiego podniecającego.
Ja będę miał na swój tablet i przy okazji dokopię kłosek. Uczniowie zorganizowali tajne spotkanie klasy i chcą przedstawić kolegom plan kradzieży pytań do sprawdzianu z poczty internetowej Kariny Kłosek. Tajne spotkanie klasy w podziemiach! A nie, po prostu w klasie. Okej. Okay. Czekajcie, policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Przepraszam, aż sam się wystraszyłem. Kuba jest przekonany, że klasa ucieszy się i bez problemu uzbierają pieniądze na jego nowy tablet. Zarąbiście. Ale dobra, słuchajcie. Mogę wykraść wszystkie pytania na jutrzejszy sprawdzian. Uważaj, bo ci się uda. Jaką wiązankę przekleństw ta dziewczyna właśnie puściła, że cenzura była tak długa? Ale czekajcie, bo to jest bardzo trudne i niebezpieczne, więc sypniecie kasą. No i właśnie dlatego myślę, że cztery dyszki za piątkę ze sprawdzianu, no to wystarczająco, nie? Kalkulator. 11 razy 40 daje nam 440 zł. W sumie nawet nie musiałem używać kalkulatora, żeby to policzyć. Ja jestem głupi jakiś. Wracając, 440 zł. Coś mi tu się nie zgadza. To raczej nie równa się 1200 zł, o które Kuba prosił, no nie? Problem. Zaraz, zaraz. Czy ciebie pogięło? Ale o co ci chodzi? Ja chcę pomóc klasie. Tak? Chyba chcesz sobie zarobić. Ale spokojnie, ja umiem zhakować taką pocztę. Tak, zwykłą pocztę to co innego niż pocztę Kłosek. Tam są inne zabezpieczenia, kryty, nie? Chwila, stop, czy ciebie pogięło? Słuchaj, jakbyś się włamał do Pentagonu i cię złapali, okej, co, byś dostał do żywocie w więzieniu. Ale jak się włamiesz do Kłosek na maila i ona cię złapie, to będzie dużo gorzej, dużo gorzej! Jula, o jest, napędź to do kosza. Ale napęczniało... Zaraz wybuchnie! Uaa! Jesteś. Inny internet, inna witryna. Więc z czym masz problem? No. Wiesz co, ja myślę, że po prostu ty się nauczyłaś na ten sprawdzian. Oczywiście, ale resztę klasy masz po prostu w... Oczywiście, że się nauczyłam i resztę klasy. Razem zróbcie to samo, mamy jeszcze czas, sprawdzę dopiero jutro. Dokładnie, posłuchajcie wszyscy Jagody, przecież ona ma rację. Co wy w ogóle robicie? Nie, nie zapłacę mu ani złotówki, on chce się wzbogacić naszym kosztem. Bogacić waszym kosztem? To znaczy no w sumie tak, ale przynajmniej sprawdzian zdasz, to nie jest tego warte? A nie chcecie wiedzieć, jak wyglądają poprawki u pani Kłosek? Ja tam byłem raz. Wchodzi się do sali, jest taki krąg utworzony z ludzi, jak taki podziemny krąg. Dwie osoby bez koszulek stoją na środku, ona rzuca pomiędzy te dwie osoby nóż i każe walczyć. I ten, który przeżyje, ma poprawioną ocenę. Czy wy wszyscy jesteście niedorozwojami? No ja po prostu tego nie rozumiem, no. To wy robicie jakieś chore akcje. Kuba, zróbmy tak, że po prostu dostaną te odpowiedzi osoby, które się złożyły, dobra? Nie, no nie, dadzą wszyscy kasę. Albo nikt i nie, nikt nie dostanie tych odpowiedzi. Pomyślcie o tym i dajcie mi znać. Dajcie spokój. No i co my teraz zrobimy? Nie wiem, pouczysz się może? To taka pierwsza myśl z głowy. Głupia Goda wszystko popsuła, dopóki się nie odezwała, wszystko było okej. Okay. Nie mogę pozwolić na coś takiego, że nie wszyscy płacą. No kurde, na pewno mnie ktoś podkabluje. Muszę coś wymyśleć. Kuba, dlaczego ty się w ogóle przejmujesz? Przypominam ci, jesteś hakerem. Włam się po prostu do tego systemu szkolnego, jak on się nazywa? Librus. Do Librusa się włam, usuń tych uczniów z dziennika dosłownie i udawaj, że tych uczniów nigdy w szkole nie było. Oni nie istnieją tak naprawdę. To byłby prank życia dosłownie. Bożena Kulik z licealnej 3D zebrała pieniądze od uczniów i chce, by teraz Kuba Zambrowski wykradł Karynie Kłosek zadania na najbliższy sprawdzian. I połowa uczniów sądzi, że te pieniądze rzeczywiście poszły na wycieczkę szkolną. Część kolegów nie chce jednak płacić za kradzież pytań. Chłopakowi zależy na jak największym zysku, bo zbiera na nowy tablet. Mam pomysł. Dacie po 6 dyszek, nie 4 i niech ta cała, wie, jego dość wypcha z tymi koleżankami. Dobra, dobra, pasuje. Ale czekaj, bo jak one wygadają? Wiesz co, to się nie przejmuj, bo wtedy będą miały przychlapane u większości klasy, no bo większość zapłaci. Ja w sumie rację. Spokojnie, jak dziewczyny doniosą, to wtedy dowiedzą się od reszty klasy, czym jest mobbing. Każdy da 6 dych? Chodź, sprawdzimy zaraz. Dobra. Ej, Wiktor, no? Słuchaj, zapłaciłbyś 60 zł za ten sprawdzian u Kłosek? W sumie 6 dych trochę dużo, nie? No ale chłopie, pomyśl, święty spokój Kłosek chyba jest warty każdych pieniędzy. No. Dobra. Dobra, no to dawaj, bo robię zbiórkę. Biorę, ja lecę hakować. Ja będę zbierać pieniądze. No i zobacz w ogóle, co oni robią, no. Wolą dać mu w łapę i tyle, a nauczyć się to co? No właśnie. Poza tym jest Kłosek, nie ma żartów, no.
ale przypominam, to jest polska szkoła. Tam się człowiek raczej nie uczy. Ale jak się jest człowiekiem inteligentnym jak Kuba, to czegoś się nauczyć można. Teraz Kuba się uczy przedsiębiorczości. A wyobraź sobie, jaka będzie akcja, jak Kłosek nakryje nas na kradzieży? No dokładnie, dokładnie. Nie będzie dobrze, wszyscy będziemy mieć problemy z tym. Hej dziewczyny, słuchajcie, wasza ostatnia szansa, żeby jutro dostać piątkę ze sprawdzianu, bo zaraz zamykam listę. Tak? A powiem ci, że ja nie chcę dawać pieniędzy. Wolę już mieć u Kłosek poprawkę. I tutaj z moją kochaną koleżanką na poprawce się będziemy bić o to, która z nas poprawi. Tak? Ale jak to? Kuba powiedział, że albo wszyscy, albo nikt. Ale namówiłam go, żeby zmienił zdanie, tylko teraz przez was musimy płacić 20 zł. Przez nas? Tak. Chyba przez własną głupotę. On serio ma zamiar zhakować tą pocztę? Wiesz co, już nad tym pracuje. Jakie Kłosek może mieć hasło? A spróbuję tak dla Beki. Szkoła! Pasuje? No nie wiem, no to składacie się czy nie? Bo my się nie składamy. Wiecie co? Obiecuję wam, że jeżeli jutro będziecie mnie błagać na kolanach, to i tak tych odpowiedzi nie dostaniecie. Nie ma szans! Dobra. Poczekaj, Jagoda, gdzie ty idziesz? Jak to? Gdzie ktoś musi powstrzymać tego kretyna? Ja nie wiem, jak można zrobić coś takiego. Włamać się na konto nauczyciela i to dodatku Kłosek. Przecież jak ona się dowie, że ktoś wykradł jej sprawdziany, urządzi nam piekło. Jagoda, słowo klucz. Jeżeli się dowie. Więc proszę, sprawdź, żeby się nie dowiedziała. Nie mów jej o tym. Nie donoś, no proszę, 60. No Jagoda, przestań. Dostałem właśnie maila, że ktoś zarejestrował mój mail służbowy. Służbowy, czyli ten, którego używam na YouTubie. Na stronie pulchniejsi.pl. No i jak? W tym czasie w radiowęźle Kuba Zambrowski próbuje włamać się do poczty elektronicznej nauczycielki informatyki Kariny Kłosek. Chce wykraść pytania na jutrzejszy sprawdzian. Pomaga mu w tym jego przyjaciel Robert Żyłka. Teraz jeszcze tylko do mnie na maila. Przysięgam, to jego hakowanie musi właśnie w ten sposób wyglądać. Wpisuję hasło szkoła. O, nie pasuje? To może szkoła 1. O, i już pasuje. Okay. W tej chwili odejdź od tego komputera. Dziewczyno, nie będziesz mi mówić co robić. Owszem, będę. Co ty robisz, dziewczyno? Jagoda, co ty robisz? Właśnie w nederze byłem i do lawy wpadłem! Chcesz popełnić przestępstwo? Ale mi przestępstwo! Kradzież własności, naruszenie prywatności? Za to można iść siedzieć! O, to wiesz co? To dzwoń na policję! A z chęcią! No, ja wszystko już mam na mailu. Dobra. Halo? Co ty, pogięło cię? Ogarnij się, dziewczyno! Chcę tylko pomóc klasie! Pomóc? A nie pomyślałeś, że Kłosek się domyśli, jak wszyscy dostaniemy piątki? O, Jagoda! O cholera! Ona ma rację! To chyba lepiej piątki niż jedynki! To nie jest mój problem. Nie twój, bo ty już dawno będziesz po wypłacie. Ciotem. O nie, mój drogi, tak tego nie zostawi. Masz wszystko usunąć i nikomu nic nie sprzedawać. Bo co? Bo jak nie, to wszystko powiem Kłosek. Będziesz sypać wiedźmie? Dobra, Kuba, to jest moment, w którym grozisz Jagodzie, że jeżeli się od ciebie nie odwali, to upublicznisz jej wiadomości, które pisała z innymi dziewczynami w Movie Star Planet. Co, stary, wymyśliłeś coś? Ej, jakby ją tak przekupić? Muszę docenić koszulkę grubszego kolegi. Ładna koszulka, kolego. Kuba Zambrowski z licealnej 3A wykradł pytania do sprawdzianu z informatyki, które chce sprzedać klasie i zarobić na wymarzony tablet. Jagoda Zabłocka dowiedziała się o tym i teraz szantażuje chłopaka, że powie o wszystkim nauczycielce. Uczeń zastanawia się, co robić. Jakby ją tak zaszantażować, tak jak ona mnie zaszantażowała? Czym? Przecież wszyscy wiedzą, że Jagoda jest nieskalana. No. Każdy ma jakieś brudy, tylko trzeba to odkryć. Ty wiesz co? Podejdź do niej i powiedz jej tak. Cześć Jagoda, chciałbym poznać twoje sekrety. Jakoś nie widzi mi się, żeby to przeszło. No wiadomo, że nie tak, to trzeba podstępem. Na pewno dziewczyny coś wiedzą. I gwarantuję ci, że ci nie powiedzą. Dobrze, to jest czas spowiedzi. Ja, Jagoda, mając 11 lat, gdy byłam na wycieczce szkolnej, nasikałam koleżance do szamponu. Wiem, włamie się jej na fejsa. Chcesz, na pewno coś... Chcesz czytać prywatne wiadomości Jagody? To już jest chamskie. Chamskie to jest jej zachowanie, chodź szybciej. Co? Włamanie na Facebooka Jagody jest chamskie? Kumpel, my właśnie wykradliśmy kody nuklearne z Pentagonu, a ty mi mówisz, że włamanie na Facebooka jest przegięciem pały? Ale bomba, tak się komuś wkraść na fejsa. Kuba ma nadzieję, że na prywatnym koncie koleżanki znajdzie coś kompromitującego na jej temat i w ten sposób skłoni ją, by nie donosiła nauczycielce. Wraz z kolegą przeglądają profil Jagody na portalu społecznościowym. Ale wczoraj miałem ciężki dzień, odkąd przyszłem ze szkoły, cały czas się uczyłam. Niby Jagoda taka dobra uczennica, a nawet języka polskiego nie zna. Mówi się, przyszedłam ze szkoły. Ty. A weź na tą Ankę na ten czat, bo to jest jakaś koleżanka z tego, co słyszałem z innej szkoły i może coś będzie wiedziała. Dobra. Mam duży problem, nikomu o tym nie mówiłem, nie masz powiedzieć. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No babo, mów w końcu, o co chodzi. Kojarz tę Natalię z mojej klasy? No tak, przecież z nią...
Kocham się w jej chłopaku. Tak mi wstyd. Nie no, deka życia. Hi. Cześć Jagoda. Pamiętasz jak mi groziłaś, że doniesiesz i dostanę jedynkę ze sprawdzianu? Tak? To ja się zemściłem na ciebie i poznałem twoje wszystkie sekrety. Jagoda zakochała się w chłopaku Natalii. Ale Beka nie wierzę. Dobra. Tak, gdzie wszystko tak głupie, takimi pierdołami się przejmować. Ale nam to wystarczy. Raczej jeszcze zrobię zdjęcie. Dobra. Jeszcze zrobię zdjęcie ty, i mamy. Ty! Jak odejdzie? Mogłaby usunąć tą rozmowę. Teraz z nią porozmawiam. Weź, wyłącz mi to. Kuba jest zadowolony, że odkrył tajemnicę Jagody. Wie, że teraz będzie mógł ją zaszantażować i zmusić do milczenia. Cześć, Jagoda. Coś się stało? No, stało się. Zakochałaś się w chłopaku Natalii. Co? O czym ty w ogóle mówisz? No, nie wypieraj się. Włamałem się na twoje konto. Ciekawe, jakie Jagoda miała hasło. Kocham naukę. Jeden. O, pasuje! Łup. Ty, Hamilton, jak mogłeś? To jest przestępstwo. Idę z tym na policję. Ej, poczekaj. Nigdzie z tym nie idziesz, bo inaczej wszyscy się dowiedzą. Zaraz usunę tą rozmowę i niczego mi nie uda. Już za późno. Patrz. Zrobiłem zdjęcie rozmowy. Nikt się nie dowie, jak będziesz ze mną współpracował. Ty, chamie, jesteś bezczelny. To jak będzie z tym kłosek? Dobrze, nic jej nie powiem, ale ty też nie możesz nikomu powiedzieć. Nigdy nikt się nie może o tym dowiedzieć. Spokojnie, twoje sekrety będą bezpieczne, dopóki będziesz grzeczna. Spokojnie, byczku, możesz mi zaufać. Mężczyźnie, który właśnie cię steroryzował. O, Jagoda, daj mi spokój. A ją co ugryzło? Nie mam pojęcia, masz hajs? Jasne, czekaj. Tyle, ile miało być. Okej, jest tutaj 15 zł. Dobra, zgadza się. Dzisiaj licealna trzecia D ma pisać sprawdzian z informatyki. Uczniowie są dobrze przygotowani, bo szkolny haker Kuba Zambrowski wykradł Karinie kłosek zadania i sprzedał im. Nie spodziewają się, że nauczycielka zorientowała się, że ktoś włamał się na jej konto. Klasa trzecia D, proszę natychmiast wstać. Wszyscy. Proszę natychmiast wstać i wypierdolić stąd! Czy macie mi coś do powiedzenia? Ale na pewno, nie? Na jaki temat? Ta dziewczyna jest w klasie 2 minuty! 2 minuty! Zdążyła odpalić pasjansa! Ty powinnaś wiedzieć, na jaki temat. Obawiam się, że nie. Wiem, że włamaliście się na moje konto i wykradliście pytania do dzisiejszego sprawdzianu. Ten, kto to zrobił, niech natychmiast się przyzna. Nie macie odwagi, tak? Zatem posłuchajcie mnie uważnie. Zadarliście z niewłaściwą osobą. Zadarliście z niewłaściwą osobą. Tutaj, kochani, na środku sali zostawiam 3 opakowania gazu pieprzowego i wychodzę na godzinę. Jak wrócę po godzinie, ostatnia osoba, która nie została potraktowana gazem pieprzowym, wygrywa i zdaje egzamin. Przygotowałam nowe pytania do dzisiejszego sprawdzianu. Jest tak trudny, że wszyscy dostaniecie oceny niedostateczne. Zaczynamy. Przyznaj. Skąd kłosek wiedziała? Jakim cudem? Przecież to jest niemożliwe, żeby nakryła mnie na hakowaniu. Jestem za dobry. To na pewno sprawa Jagody. Jak ją tylko dorwę, to nauczy się trzymać język ze zębami. Licealiści są załamani. Spodziewali się, że znając pytania, napiszą sprawdzian z łatwością. Uczniowie są wściekli. Mówiłam ci, że to nie wypali! Ale Jagoda, dlaczego ty się denerwujesz? Przecież ty się na ten sprawdzian nauczyłaś, więc niezależnie od tego, jakie były pytania, tak czy siak powinno ci dobrze pójść, no nie? Ale to ty wygadałaś! Chyba sobie żartujesz! Pewnie. Ty kretynie, coś ty narobił, co to miało być? No wszystko jest tak, jak było w planie. Aha. Jasne, zrobiłeś wszystko, żeby zarobić. Oddawaj pieniądze. Nie. Jest tak, jak miało być. Jagoda wszystko wygadała. Chyba ci się coś pomyliło. Dobrze wiesz, że tego bym nie zrobiła. To skąd kłosek wszystko wie? Bo to ciebie haker, rozumiesz? Oddawaj pieniądze. A co to, reklamacja? Słuchaj, albo oddajesz ten hajs, albo idę z tym do dyra, jasne? Pójdę do dyrektora i powiem mu, że z mojej inicjatywy zebraliśmy w klasie 1200 zł, które przekazaliśmy tobie w zamian za kradzież odpowiedzi do egzaminu z pani kłosek. Tak, na pewno to zrobię, tak. Ale muszę dzisiaj zapłacić za tobą. Ale mnie to nie interesuje!
interesuje! Masz czas do następnej przerwy! Bożenko, no nie bądź taka wredna! Daj się Kubie pobawić tym tabletem jeden albo dwa dni, po czym zwróci go i odda wam kasę! Kuba jest zdesperowany, bo klasa chce, by oddał pieniądze, które wziął od nich za wykradzenie pytań do testu. Chłopak chce teraz zmusić Jagodę, by przyznała się, że to od niej Karina Kłosek dowiedziała się o kradzieży. Ma nadzieję, że złość klasy zwróci się w kierunku Jagody. Bo zaraz cała szkoła się dowie, kim się kochasz. O Boże, teraz pomyślałem, że mam straszną, ale taką przeogromną, gigantyczną nadzieję na to, że pod koniec odcinka nagle Jagoda i Kuba zakochają się w sobie. Czego chcesz, kradzenia? Chcę, żebyś się przyznała, że wygadałeś wszystko Kłosek. Ile razy mam ci mówić, że tego nie zrobiłam? Kubie, to do ciebie chyba nie dociera, co ja mówię. Chcesz, żeby Natalia o wszystkim się dowiedziała? Proszę bardzo, mów sobie, mi to jest już zupełnie obojętne. Bylebyś przestał mnie szantażować. Kuba, no może i nie jestem twoją mamą, ale weź zapnij tą koszulę do końca, bo jak debil wyglądasz. Co, wam tak mamy nie mówiły nigdy? Kuba musiał oddać kolegom pieniądze, które dali mu za kradzież pytań do sprawdzianu, bo nauczycielka zorientowała się, co zrobił i zmieniła zadania. Chłopak jest wściekły i chce zemścić się na Jagodzie, bo jest przekonany, że to ona doniosła na niego nauczycielce. Zamierza zdradzić sekret Jagody. No przecież to jest niemożliwe, że Jagoda to napisała. No, najwidoczniej jest. Ktoś jeszcze w dzisiejszych czasach używa screenshotów albo zdjęć konwersacji jako dowodów? Co, ludzie nie wiedzą, że istnieje Photoshop? Co to ma znaczyć? Jezu, przepraszam. Ty podkochujesz się w moim chłopaku? To nie tak, ja nie chciałam, żeby to tak wyszło. Ale chcę, żebyś wiedziała, że nigdy nie zrobiłabym niczego, co mogłoby zepsuć twój związek. Przecież to jest chore. O, chore to mało powiedziane. Zamknij się! Natalia, przepraszam. Ja wiedziałam, że to z czasem minie i dlatego nie chciałam ci nic mówić. Bo dla mnie najważniejsza jest nasza przyjaźń. Ja nie chciałam jej ryzykować, rozumiesz? W sumie całkiem ładnie Jagoda z tej sytuacji wybrnęła. No, rozumiem, ale to wszystko jest trudne na razie, no. Wiem, ale nie pozwólmy temu kretynowi zepsuć naszej przyjaźni. Jak w ogóle mogłeś się włamać na jej konto? Chyba masz tu ważniejszy problem. No co, Kubuś, nie poszło dokładnie po twojej myśli, co? Chciałam go powstrzymać przed kradzieżą sprawdzianu, a on włamał się na moje konto i zaczął mnie szantażować. Wiesz co? Jesteś chamem. O, nic by się nie stało, gdybyś się przyznała, że to ty podkablowałaś Kłosek. Aha. Jagoda nikogo nie podkablowała. Jezus Maria, jakoś tak zimno się nagle zrobiło, gdy ona się pojawiła. Co? Myślałeś, że nie zorientuje się, że ktoś się włamał na moje konto? Ja się nie włamałem na żadne konto. Jak to nie? Nie masz nawet odwagi się przyznać? I chciałem tylko pomóc klasie. I przy okazji troszeczkę mnie poszantażować. Zaczekaj. Widzę, że rośnie nam przestępca w szkole. Gratuluję. Ja nie jestem żadnym przestępcą. Czyżby? Kuba, jak ty masz teraz przerąbane? O, sorry, Kubuś, tym razem pani Kłosek ma rację. Ja zawsze mam rację. Zambrowski, idziemy do dyrektora. Proszę. Dawaj mi ten telefon. Brak mi słów, jak można być tak podłym? Mam nadzieję, że pan dyrektor i Kłosek dadzą mu popalić. Za każdym razem w odcinkach szkoły dzieją się jakieś takie porąbane kompletnie rzeczy. Ktoś ginie, ktoś w śpiączce jest, ktoś kogoś dźga nożem albo nożyczkami. Cholera, w jednym z ostatnich odcinków jedna dziewczynka walnęła doniczką drugiego chłopca, żeby go ogłuszyć. Po co? Nie pytajcie mnie. I nawet jak się takie chore rzeczy odwalają w szkole, to zawsze po prostu kara polega na tym, że no zostaniesz 2 godziny po lekcjach. Kto cię nauczy? Albo ewentualnie, co tam jeszcze? Przyprowadzisz tatę do szkoły. To ci pokażę. Tam nigdy nie ma prawdziwych konsekwencji. Nigdy! Więc za to włamanie się do Pentagonu, Kuba, co ci mogą zrobić? Zaczą cię łaskotać może. Tak hi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 h
Po co była mi ta cała zabawa w hakera? Przegrałem z Jagodą, mam kłosek, no i nie mam tego tabletu. No już żałuję, że w ogóle wykradłem te pytania. Nie, Kuba, wcale nie żałujesz, że wykradłeś te pytania. Żałujesz, że cię złapano. To jest różnica. Kuba Zambrowski po tym, jak wyszło na jaw, że to on ukradł pytania do sprawdzianu, dostał nagany dyrektora. Chłopakowi zależy, żeby Jagoda nie była już na niego zła o to, że próbował się na niej mścić. Bo on się w Jagodzie zakochał! Kuba, jak ty nie jesteś zakochany w Jagodzie, to ja cię zmuszę, żebyś się zakochał w Jagodzie. Ma być happy end! Chciałem cię przeprosić, strasznie mi głupio. Przeprosiny przyjęte. Weźmiemy go do klubu, niech nam funduje za karę. No, dobry pomysł. Chciałbym dziewczynę, ale nie mam kasy. A, tak. No, normalka. Zambrowski,
pójdziesz ze mną, pomożesz mi w pewnym projekcie komputerowym, skoro jesteś takim dobrym hakerem. Chodź, Kubuś, pomożesz mi w pewnym projekcie komputerowym, skoro jesteś takim dobrym hakerem. Trzeba 30 komputerów przenieść do piwnicy. Uiii! Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum. Jej! Oczywiście, jak zawsze, koniec, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także weźcie mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dzięki wielkie i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Czołem! Idę ubierać choinkę. Co z tego, że jest dopiero listopad? Jestem dorosły. Mogę i w sierpniu sobie choinkę ubrać, jeżeli tylko zechcę tego.